Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Winter Survival. Zbieram sobie rzeczy, których nie wziąłem poprzednio. Okazuje się, że te kubki i miski są potrzebne, żeby sobie gotować. Także zabieram je stąd. I znaleźliśmy na końcu poprzedniego odcinka uchwyt na włócznie, który był potrzebny, żeby zabrać to. Także teraz mamy włócznie i czy możemy ją sobie do czegoś przyczepić? Zobaczmy. Jak ona tutaj jest? Zaostrzony, okej, okay. Pod jedynkę sobie to wrzućmy, bo to myślę, że to będzie najlepsza opcja. I... Kadzia, okej, okay. Dobra. Tutaj cały czas zapominam o tym radiu, żeby z niego skorzystać. A nie, to radio wskazało nam ten wskaźnik, gdzie była jaskinia wilków, nie? Tak. I się to skończyło niezbyt sympatycznie. No dobra, wracam do domu, bo wokół naszego domu kręci się byk, w sensie jeleń, i nawołuje cały czas i pomyślałem, że można by spróbować go capnąć. Zobaczymy, czy to będzie realistyczne i czy to będzie osiągalne dla nas. Przy okazji, gdzie my mamy iść, bo nie pamiętam. Chyba... O-o! Dobra, już wiem, gdzie jestem. Niedobrze, patrzcie, wilk nam tam zaparkował. Zastanawiam się, czy możemy go upolować. Jesteśmy jakby co przy naszej chacie. Dobra, cupnijmy sobie. Słyszę tego jelenia, ale póki jeleń tutaj operuje... Aha, okej. Obudził się przynajmniej. Patrzcie, wywąchał. Węszy w miejscu, gdzie staliśmy. I co teraz? I usiadł z powrotem w tamtym miejscu, co był poprzednio. Aż sobie zrobię zrzut ekranu, bo to fajnie wyglądał ten kadr. Ciekawe, że tak jest fajnie zrobiona sztuczna inteligencja tutaj, że on poszedł powęszyć, zobaczyć, co się stało. Spróbuję odzyskać tą włócznię. I myślałem, że ten celownik... O, pod jedynką już się nie jest zbindowany, przez to, że rzuciliśmy włócznią. Czy jest jakiś skrót na wyjęcie włóczni domyślne? Zobaczmy szybko. Nie widzę nic takiego. Przejrzałem sobie wszystkie tutaj opcje. Jest B, opróżnij ręce, taki mało oczywisty przycisk, ale przydatny na pewno. Może go sobie przebinduję na coś przydatniejszego. Przetwarzają tryb instynktu, okej, dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Bo wchodzić za każdym razem do menu ekwipunku, kiedy chcemy wyjąć broń, to jest trochę słabe, nie? O-o! Tym razem się też nie udało znowu. Jesteś tam, wilku? Znowu poszedł węszyć w miejscu, w którym byliśmy. Okej, okay, ale tym razem już zmienił zdanie. Nie, dalej węszy. Ale mi się podoba ten mechanizm, bardzo fajny. O kurde, tam drugi wilk idzie. Ciekawe, zobaczcie, że one są różnego umaszczenia. Ten jest czarny, ten jest szary. Może się nie będą lubiły i się pobiją? Byłoby fajnie w sumie. Zobaczmy, co zrobią. Usiadły jeden obok drugiego, skubańce. No, bez jaj. Teraz już nie będę ryzykował podróży tam. No dobra, trudno. I tak jest już późno. Czy my mamy jakiś zegarek tutaj? Chyba nie. Dobrze, zobaczmy. Ta skrzynia już jest pełna, zobaczcie. Nie mam miejsca, żeby dodatkowe przedmioty do niej odkładać. A przydałoby się trochę pozbyć, zebrałem ich całkiem sporo. Dobrze by było mieć możliwość o, krzesiwo. Twardy kamień jest rozłożony, a także bardzo ostry, można by do wykorzystania, wykorzystany do obróbki broni. O! Okej. Okay. Upuść, D. Dlaczego nie mogę tego upuścić? Bo chciałbym się pozbyć niepotrzebnego towaru, bo to waży 16 ciężarków. Tego nie mogę wyrzucić, zobaczcie. Ten stak kamieni mogłem. A dwa kamienie nie mogę. Cztery ważą. Dziwne.
Dobra, niech tak będzie na razie. Tutaj mam skrzynię i byśmy do niej poodkładali co się dalo. Ona już jest prawie pełna. Swoją drogą, czy da się tutaj posortować według ciężaru? Tak, można. Złom. Aha, to złom tyle waży. Wyjmijmy złom i wrzucę wszystkie te takie rzeczy, które są około jedzeniowe, które znalazłem. Których nie ma sensu ze sobą cały czas nosić, nie? Bo tutaj mamy całkiem sporo przepisów, to potem po prostu będę mógł sobie zrobić, weź wszystko, ugotuj i odłóż z powrotem. A, bo on trzyma w ręku ten kamień. Teraz go zdjąłem. Czy możemy go wyrzucić? Tak, no dobra. I złom też wyrzucam. Dobra. I teraz ile mamy w miejscu w plecaku? 80 na 120. Nadal mamy strasznie dużo miejsca zajętego. Muszę pomyśleć nad tym, co by tu jeszcze odłożyć. Zobaczmy w ten sposób. Ok, drut metalowy, 12,5 waży. To jest dobry pomysł, żeby go też wywalić. Nie mogę? Czemu nie mogę? Nie pojawia się żadna informacja i jest ten sygnał, że się nie da wyrzucić. Do skrzynki dało się. Ok, to chociaż tyle dobrze. I te patyki też masę miejsca zajmują. Można by je tutaj machnąć. Zastanawiam się, jak jest z tymi kwestiami no, takimi jak wyrzucanie przedmiotów na ziemię, czy one mi się nie zdispawnują. O, tak wygląda 16 kamieni, dobra, bo to jest kamień, a to jest duży kamień. Taka jest różnica, okej. Okay. Poszły sobie już te dziady? Jeden poszedł, drugi został. Dobra, głodni nie jesteśmy szczególnie, więc to akurat nie jest problem. Więc mamy też duży zapas jedzenia, więc jak zapolujemy na tego jelenia rano, to nic się nam nie stanie. Okej, okay, powinien być już świt, jak się nie mylę. Tak lepiej. Kurde, ten wilk cały czas tam siedzi. Co to za domek po lewej na dole jest, widzicie? Próbuję... No... Chyba, żeby na przykład się podbiec do tego wilka. Niestety ten napis mi został. Dobra, ruszył się ten wilk. Dobra, wraca na swoje miejsce, ale przynajmniej mamy włócznię naszą. Z powrotem, także możemy z niej znowu skorzystać. Możemy nią dziubać w ten sposób. Ciekawe, co ja rozwalam, kiedy robię to w ten sposób. O nie, włócznia traci na swojej wytrzymałości, zobaczcie. Ona ma ograniczoną liczbę użyć. O kurde, niedobrze, niedobrze. Muszę uruchomić ponownie grę, bo mnie ten napis na górze irytuje. Nie wiem, czemu nie zniknął. O-o! Uruchomiłem ponownie grę i zauważcie, że nie ma włóczni, bo... Kurde no... Była jeszcze gdzieś druga, ale nie pamiętam, gdzie ją zostawiłem. A, i napis się został też. Przytrzymaj, żeby przygotować prawym, aby rzucić kamień. O kurde... A jak zrobimy w ten sposób? Bo to podniesienie śnieżki powinno wywołać ten sam komunikat. Okej, okay, komunikat zniknął. Muszę poczekać, aż ten wilk sobie pójdzie. Skuba nie zwrócił na swoje miejsce i nasza włócznia zniknęła. Bez sensu zupełnie. Wydaje mi się, że... Kurczę, próbuję sobie przypomnieć, gdzie była ta druga włócznia. Zdaje się, że była druga taka chata, nie? I tam też była włócznia. Tylko... Najlepiej byłoby móc sobie naostrzyć nową, nie? To jest coś, co Seven Days robi bardzo dobrze i czego mi brakuje w wielu podobnych grach, że w Seven Daysie, jak mamy jakieś menu craftingu, to możemy w nim wyszukać sobie wszystkie rzeczy, jakie możemy wycraftować, nie tylko wybrane. I jeśli czegoś nie możemy zrobić na przykład przy danym stanowisku, czy przy jakimś, bez jakiegoś narzędzia, to wyświetli się informacja, że na przykład, żeby to, że zaglądamy do stacji chemicznej, wpisujemy jakąś recepturę i to okazuje się, że potrzebne jest użycie do tego stacji chemicznej, nie? I wtedy wyświetla się informacja, że to musisz zrobić w stacji chemicznej i potrzebujesz do tego garnka na przykład, albo nie wiem, jakiegoś innego miecha, czy czegoś w tym stylu, czy kaliperów, tak jak to było kiedyś, sufmiarki. I to był strasznie fajny system i brakuje mi tego w tego typu grach, bo
bo nie wiemy po prostu, że czego, coś możemy zrobić. A możemy to zrobić, tylko musimy mieć jakieś urządzenie do tego, jakieś narzędzie, jakąś rzecz, którą musimy odblokować albo znaleźć. A często jak wiemy, co potrzebne jest, to możemy zacząć szukać w tym kierunku. Czyli na przykład, jeśli będzie informacja, że potrzebujemy młotka, no to oczywiste jest, że młotka nie znajdziemy raczej pod drzewem, ale będą spore szanse na znalezienie go w jakichś ruinach, czy w jakimś garażu, jeśli jest w pobliżu coś w tym stylu, nie? I wtedy możemy... O, zwierzęca kość! Mieliśmy użyć zwierzęcej kości do zrobienia nici, żeby naprawić sobie spodnie. Dobrze, to już przynajmniej mamy jeden mały postęp. Kurde, planowałem w dzisiejszym odcinku bardziej się skoncentrować na polowaniu, a wyszła z tego jakaś masakra. Czy te puszki się tu zrespawnowały? Mógłbym przysiąc, że na pewno je zbierałem stąd. Dobra, wracam do bazy i zrobimy sobie z tej zwierzęcej kości tę igłę, którą sobie gra życzy, żebyśmy wykonali. Zbiorę wszystkie na wszelki wypadek, bo to nigdy nie wiadomo, czy nie będzie potrzeba ich z czasem więcej. Ciekaw jestem, czy te puszki się zrespawnowały, czy jak to z tym jest, bo na pewno zbierałem stąd puszki, jak byliśmy tu za pierwszym razem. Podręczna notatka, zobaczmy, co z nią chodzi. Skol. Moim chłopcom udało się zdobyć trochę dobrego towaru, racje żywnościowe mogą iść do diabła. Schowali je w kilku skrzynkach na stacji naprawczej Drezyn koło chaty Drwala. Wziąłem swoją działkę, oni też. Powinno ci zostać koło 20 puszek, ale z powodu pogarszającej się sytuacji w porcie musisz pośpieszyć i zebrać się, zanim ktoś inny zrobi to pierwszy. Mam nadzieję, że jeszcze żyjesz. To brzmi trochę jakbyśmy... Zdaje się, że już byliśmy tam w tej lokacji i zebraliśmy te puszki, o których oni tutaj piszą. Chyba, że myli mi się, bo my mieszkamy obecnie w chacie Drwala, która była wspomniana w tej wiadomości. I coś tutaj. Uchwyt na włócznie. O proszę, i włócznia. Ale fajnie. Nie, to jest patek z miękkiego drewna był, kurde. Nie, zaostrzony patek z miękkiego drewna. Dobra, wielka miłosznica. Oj, w dobrym stanie jeszcze do tego. Super. Muszę uważać na użycie latarki, bo mamy bardzo słabą baterię, dlatego tak migam nią cały czas. Okej, spróbujmy z tym krosnem na początek. Potrzebujemy łatę materiałową i żeby ją zrobić, potrzebujemy kościaną igłę. I kościaną igłę robi się z kości, także zróbmy sobie jedną. Dwa. Nici. Czy my mamy więcej nici? Nie wygląda na to. Dobra. I potrzebujemy cztery takich rzeczy, nie? Ale możemy zrobić nici z tego sznurka. Dobra. Dobra. I teraz potrzebujemy rozdarte spodnie. Zdejmijmy w takim razie rozdarte spodnie. I naprawmy sobie. Jej! Wykonane zadanie. Dużo czasu mi się zeszło, ale się udało. Okej. Okay. Mamy kurtka zimowa, czapka. Mhm. Może dzięki temu nie będziemy już tak szybko marznąć teraz. Swoją drogą, zobaczmy, czy możemy w ciągu dnia spać w łóżku bez rozpalania ogniska. Chyba nie, bo jest minus 3 stopnie. Ale zobaczmy. O! Ciepło. Mamy 100% obecnie, zejdzie do 75%. Prześpię się, żeby zapisać grę, bo tutaj chyba tak to działa. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba tutaj dużo takich współczesnych mechanik. Wiele, wiele rozwiązań, które jest w The Long Darku. No niestety, sorry, ale muszę porównywać ze sobą te dwie gry, bo są bardzo do siebie podobne. I w The Long Darku jest wiele rozwiązań wprowadzonych ze względów na ograniczenia techniczne, które były w tamtych czasach, kiedy gra powstawała. Pamiętajcie, że The Long Dark, pierwsza wersja tej gry, została wrzucona na Early Access, na Steama, w 2014 roku, 10 lat temu. Wyobrażacie sobie, 10 lat już The Long Dark ma. Normalnie to już na tym etapie, to by twórcy normalnie zakończyli wsparcie gry i zaczęli robić dwójkę, a oni cały czas dodają coś nowego. Także miło z ich strony, że wiecie, gra się sprzedaje, więc ją rozwijają. I wprawdzie powoli, ale jednak, nie? Patrzcie, jest ten byk. I coś dziwnego mi się zrobiło, ale okej, może coś pomyliłem. Także bardzo fajnie, że The Long Dark jest cały czas rozwijany i że ciągle się coś dzieje. I dzięki temu... ale co chciałem powiedzieć, że wyobrażam sobie, że jakby dzisiaj twórcy The Long Dark robili dwójkę, to bardzo dużo pewnie mechanik by działało tak, jak teraz w tej grze działa. Spróbujmy go zajść. Udało się.
Oddawaj moją włócznię, dziadu. Coś sztuczna inteligencja chyba tutaj nie działa. Się zaklinował, biedak. Kurde, no, trzymałem przycisk prawy, żeby wycelować i w ostatniej chwili on go puścił. Nie ja puściłem, nie? Tylko gra odpuściła to. Nie wiem, co się stało. Trafiliśmy w tyłek tego jelenia całkiem porządnie. Zastanawiam się, czy tu jest jakaś mechanika krwawienia, czy coś w tym stylu. Spróbujmy może go obejść. On nie jest szczególnie inteligentny, ale to też może być wina tego, że gramy na bardzo niskim poziomie trudności, więc on, jak widzicie, nie jest szczególnie spostrzegawczy. O, patrzcie, ile tutaj zapasów jest. I fajki jeszcze do tego, ale miło. Butelki puste, wódka, stara butelka, ale fajnie. A? I gdzie ten jelonek? Słyszę go. A, jest tam. On jest dosyć szybki, więc musimy dać mu się uspokoić. Żeby... O, tam się zaklinował się. Nie możemy chodzić, kiedy celujemy. Jest, udało się. To było strasznie toporna walka. Czemu on jest taki czerwony swoją nogą? Dobra, mamy tutaj nóż. Gdzie ten nóż jest? O, jest. Kamienny nóż do skurowania. Narzędzia. I teraz, jak go widzicie, wziąłem. Możemy go zebrać albo skurować. Możemy sobie go skurować. Weź. Dobra. I teraz możemy go... kości i mięso wzięte. Kurczę, myślałem, że tu będzie tak jak do lądarku, że będziemy musieli poświęcić ileś czasu na jego oprawienie, nie? Że będzie jakiś pasek postępu i że minie ileś tam godzin i spalimy ileś kalorii. I zrobi nam się w brzuszku pusto i tak dalej. A tutaj się okazuje, że tak od razu mignęło. Znaczy pewnie z czasem to zostanie dodane do tej gry, bo zauważcie, że realizm jest tutaj bardzo... Nacisk na realizm w tej grze jest bardzo duży. I pewnie z czasem autorzy wpadną na to, żeby też i to dodać. Żeby nie było za łatwo. No. Zastanawia mnie też, bo tutaj jest piwnica, której nie możemy otworzyć. No. Czy z czasem będzie można się do niej do środka dostać? To było dobre, udane. I żeby dostać się do tej piwnicy, nie? I zobaczyć, co tam ciekawego jest. Czy my możemy to przestawić? Sugestia do twórców gry, żeby była jeszcze opcja podniesienia takiego czegoś. Bo nie widzę, to jest stwórz, przyciągnij. Nie ma opcji, żeby podnieść tą maszynę i postawić ją gdzieś indziej, jakbyśmy mieli taką fanaberię. Dobra, wilk się tam piekli, ale nie będziemy się nim przejmować. Uuu, patrzcie, tutaj nie zauważyłem tego wcześniej. Pokażcie wszystko, co tutaj jest. Aha, okej, okay, dobra, czyli tutaj możemy kościaną igłę zrobić, drewnianą miskę, nici... Uszyta czapka zimowa. Chodzi mi o to, że chciałem zbudować sobie tutaj osłona na ognisko. Chciałem zbudować sznur do prania. Czy jest coś do garbowania? Bo mamy materiał do garbowania, ten preparat. I zastanawiałem się, czy skoro jest preparat do garbowania, to czy może jest i też... czy tylko krosno raczej. Że skoro jest krosno... Dobra, nasz heros jest głodny. Ten wilk coś nie odpuszcza. Na razie się nie będę nim przejmować. I leci ognisko. Dobra, znalazłem jakieś dzikie kwiaty, ale wygląda na to, że z tego możemy tylko chyba paliwo zrobić. Możemy sobie zrobić herbatę z wrośniaka. To machnijmy sobie jedną herbatkę. Gorącą wodę możemy zagotować. To też całkiem fajny patent. Nie mamy czosnku, żeby zrobić barszcz. Okej, okay, tutaj brakuje wierzbownicy, żeby zrobić zupę marchewkową. Zebrałem wszystko, co się da, nie? Żeby zobaczyć. Możemy wrzucić tą surową dziczyznę i ją sobie ugotować. Nasz bohater jest bardzo głodny, więc na pewno z chęcią go sobie zje. Fajnie by było, gdyby się dało nową skrzynkę zbudować, bo ta już jest pełna i już nie mam co robić z tymi wszystkimi przedmiotami, które dźwigamy. A głupio je wyrzucać na podłogę.
Może jeszcze to tutaj. Mamy pełno tych misek. Tu jest ta herbata. Okej, drewniana miska, kubki, garnek. Tu jest jeszcze ten, okej. Dobra, skórzane kawałki. Uszkodzone ponad możliwość bezpośrednio. A, podarte kawałki skóry są. I to jest ta skóra tego jelenia. I zobaczcie, że one są uszkodzone ponad możliwość bezpośredniego użycia. Czyli wygląda na to, że zepsułem je. No trudno. Może to jest kwestia jakiegoś skillu, że musimy mieć bardziej wyskillowaną postać, żebyśmy mogli skorzystać z czegoś takiego. O, mamy pełny brzuszek już dzięki temu, że tego jelenia zjedliśmy. No dobra, do rana wystarczy, miejmy nadzieję. Co ja chciałem? O. O, okej, dobra, nieważne. Dobra, jednak jest coś takiego, o czym mówiłem, co jest w 7Daysie. Zobaczcie, jak wejdziemy w wytwarzanie tutaj w tą zakładkę ze stołem, to tutaj mamy wytwarzanie na stałych roboczach, jest informacja, aby wyprodukować przedmiot tej kategorii, potrzebuje odpowiednich stół roboczy. I jak wejdziemy sobie w zakładkę, tutaj mamy peklowanie, stolarstwo, ręczny młyn, polowanie, garbarstwo, krosna, moździerz i tłuczek, garbarstwo drugi raz. Ciekawe. Potem mamy narzędzia i ulepszenie drezyny. O, ciekawe, będziemy mogli mieć drezynę później. Przeglądam to sobie, bo szukam, czy jest jakaś opcja, żebyśmy sobie zrobili własną włócznię. I nigdzie tutaj niestety włóczni nie znalazłem. Ta, którą znaleźliśmy, zobaczcie, już jest praktycznie zniszczona. Jedno użycie nam już z jej tylko zostało. Także one zużywają się niemalże błyskawicznie i zobaczmy może, jak wezmę tą dużą gałąź i tutaj wejdziemy sobie w zakładkę... Nie, tutaj mamy coś takiego. Duża gałąź. Upuść, użyj. Nie możemy użyć. Wytwarzanie narzędzi, widzicie? Jest, nie mamy możliwości naostrzyć tego. Może to jest kwestia znalezienia jakiegoś na przykład noża albo coś w tym stylu, ale kurde, trudno powiedzieć. W każdym razie po tym, jak się tego jelenia najedliśmy, to zobaczcie, że nam się poprawił nasz stan zdrowia, ponieważ ten czerwony pasek na pasku zdrowia zniknął. Będę musiał tutaj trochę chyba dłużej jeszcze posiedzieć, zanim położymy się spać, bo paski tutaj nie wyglądają dobrze, za wcześnie jeszcze jest. Kolejny domek znalazłem. Paradoksalnie on jest tuż obok tego poprzedniego, w którym byliśmy. Patrzcie, magnety dolarowe. Nic tu ciekawego poza tym nie było. Za to znalazłem czosnek, który był tutaj obok. Jesteśmy... O, widzicie, tu jest ta chata z tą piwnicą, w której byliśmy poprzednio. Kurde, znowu wilk. A próbuję dowiedzieć się, co mamy dalej robić. Mamy już tylko jedno zadanie wiszące, znaleźć Majka. I wygląda na to, że musimy się teraz na tym skoncentrować. Kurde, nie mogę tutaj iść, bo tu luty jest. I tylko, że problem jest w tym, że tam, gdzie jest Mike, jest, pamiętacie, jaskinia pełna wilków. I to mnie trochę niepokoi. Hop! Spróbuję się tam dostać jeszcze raz. Zobaczymy, czy uda się znaleźć jakiś sposób, żeby wejść do środka i przeszukać to miejsce, bo zgaduję, że tam samego Mike'a nie będzie. Ale na przykład możliwe, że będzie coś, co nam pomoże... ruszyć dalej z naszymi badaniami, czy też raczej śledztwem. Okej. Okay. A, tu jest spadochroniarz rozbity. Trzeba jakoś na dół zejść. Dobra, jesteśmy tam, gdzie ta jaskinia była. Jest tutaj ten wilk. No nie wiem, czy my musimy wchodzić do samej jaskini. Może tu jest jakieś obejście naokoło? Zobaczmy, rozejrzyjmy się może po okolicy. O, tu się da wdrapać. Hop. Tutaj też. Może niepotrzebnie wchodziłem do samej jaskini. Może pomysł był taki, żeby obejść gdzieś tutaj naokoło to miejsce. O, co to? Wilcza skóra. Gwoździe. Bimber. Ciekawe miejsce na zostawienie takiej skrzynki z tego typu rzeczami w środku. Dobra. Okej, tu jest ten obóz, w którym byliśmy już wcześniej. I tutaj nic ciekawego już nie ma, chyba że jakieś przedmioty się zrespawnowały. A jednak, patrzcie, zostawiłem parę przedmiotów. Spróbujemy odciągnąć uwagę tego wilka. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby... O. Dobra, poszedł sobie. I zobaczmy, czy da się tu jakoś wejść naokoło.
kolejny wilk stoi? Nie. Tak, wygląda na to, że nie mamy wyjścia. Chyba musimy wejść do tej jaskini. Bo tam w środku było pełno wilków. I ten wrócił na swoje stanowisko. Ciągle zapominam o tym trybie. Dobra. Chyba musimy się po prostu przebiec przez tą jaskinię, nie ma wyjścia. Op. Dobra, udało się. Tu mnie nie dopadną. Okej, patrzcie, tu jest pełno jakichś zapasów. Co my tu mamy? Tkanina, gwoździe, fasolka, to się wszystko przyda. Dobra. Musiałem wymienić baterię w latarce, bo już się kończyła. Może powinienem więcej pochodni używać? O. Naciśnij, żeby... Aha, bo czas spowolniał. Nie wiedziałem, co się dzieje. Dobra, udało się go przegonić. Gdzie my mamy teraz iść? Tutaj? O, patrzcie, jest nasz kolega. Zwiał. Dziwne. Ja mam wrażenie cały czas, że my mamy halucynację i tak naprawdę tego kolegi tutaj nie ma, tylko bohaterowi się wszystko wydaje, wiecie? Bo tylko to wyjaśniało tą sytuację. No dobra. Mike, where are you? A, tutaj wyszliśmy z powrotem w miejscu, w którym weszliśmy praktycznie. Tu jest z powrotem spadochroniarz. O-o. Duże ognisko będziemy musieli zrobić, wychodzi na to. Ten wilk goni jeszcze? Nie. No dobra, czyli wygląda dobrze, że dobrze kombinowałem w poprzednim odcinku z tym wejściem do jaskini, ale okazuje się, że niepotrzebnie schowałem się w tamtej kryjówce małej. Trzeba było przebiec szybko przez jaskinię po prostu. A, tu jest taki grzybek, z którego herbatkę możemy zrobić. No dobra, całkiem ciekawie się zapowiada. Wygląda na to, że musimy zrobić teraz jakieś wielkie mega ognisko, żeby zbudować punkt sygnałowy i w ten sposób odnaleźć się z kolegami. O-o. To jest najlepsza metoda ucieczki przed wilkami. Dobra. Okej, będę kończyć na tym, moi drodzy, odcinek na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Będziemy walczyć o przetrwanie w kolejnych odcinkach i kombinować, co dalej możemy osiągnąć. Pamiętajcie koniecznie łapka w górę, komentarze dla statystyk i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć. Dobra, oni chcą, żebyśmy teraz zrobili to ognisko i mamy potrzebę znalezienia gałęzi, rozpałki, miękkiego drewna i kamienia. Kamienie mamy. Rozpałka może być kłopotliwa, ale... A, to był sznurek na planie. Dobra, podnieśmy te gałęzie, które tutaj już wcześniej znalazłem. Nie mogę więcej. Dobra. Nawet się już nie mogę ruszyć. Ile oni tych gałęzi chcą? 18. Dobra, to mamy ich sporo więcej. Wyrzućmy w takim razie ich tutaj co nieco. Szkoda, że nie jest napisane... Aha, bo to jest pewnie pokazuje nam, ile już dostarczyłem na to miejsce. Dobra, to zróbmy tak. Oni chcą tych gałęzi 18. To jest dziwne. Co tu jest? Co to jest? Nie mogę tego upuścić. Tak samo tu widzicie, puste miejsce jakieś. Czy ja to wyrzucam w ogóle?
O kurde, tam się bałagan zrobił. Nadal się nie mogę ruszyć z jakiegoś powodu. Aha, bo dalej jesteśmy bardzo mocno przeciążeni. A, teraz już się trochę menu naprawiło. Co jeszcze przy sobie mam, że tak ciężko nam chodzić? A, te kamienie. Dobra, dobra, duże kamienie wyrzucone. A nie, to były małe kamienie. Dobra. Mam pomysł. Zacznę nosić tam rzeczy, po prostu. I wcześniej czy później uda nam się tam to po prostu zebrać. Także przebiegnę się 190 metrów. Gdzie to może być? Zobaczmy. Tu jest strumień. Trzeba będzie się przebić na drugą stronę. Okej, widzę stąd to miejsce. Czy my możemy sobie to przeskoczyć suchą nogą? Tak, super. Zobacz. Użyj, dorzuć co się da. Kawałek miękkiego drewna, 18 sztuk. O kurde, z tym będzie problem, ponieważ nie mam żadnego pojęcia, jak to znaleźć, to miękkie drewno. Rozpałki też potrzebujemy więcej. Jest także pomalutku muszę sobie to zbierać. Dzika róża. O, z tego herbatkę będzie można zrobić. Podoba mi się, jak dużo opcji zbierania rzeczy na herbatę w tej grze jest. Grzyby różne. O kurde, patrzcie, tu jakiś nagrobek. Jak to trzeba być przywiązanym do tego miejsca, żeby sobie zażyczyć, żeby was tutaj pochowali na takim odludziu, nie? Potrzebujemy między innymi kory. Zastanawiam się, czy my mamy możliwość ściąć drzewo. O. Pasek na dole się jakby pojawia, tylko że to machnięcie tak jest bez przekonania, zobaczcie. Ten nasz bohater poza tym macha strasznie powoli, patrzcie. O kurde, ciemno się robi i zorza się pojawia. Pierwszy raz widzę zorzę w tej grze, ale super. Okej, to drzewo się ścięło i to... Ciekawe. O, belka. I drzewa, zbierz. Aha. Okej, gałęzie też mamy. Liczyłem na to, że może korę się uda w ten sposób pozyskać? Kawałek miękki... O! Ten wilk nie da nam spokoju. To jest też zabawne, że możemy biegać z taką ilością drewna jeszcze na plecach. No nie. Dobra, chyba się już udało uciec. Hop. Chcę podejść też do stanowiska tego... No, stanowiska... Nie wiem, jak ono się tam nazywało. Drwala, czy jak to tam? Bo tam możliwość jest obróbki drewna i pytanie, czy te kłody możemy przerobić na te deski, które oni chcą, żebyśmy... Na te kawałki miękkiego drewna. Jest deska z miękkiego drewna i potrzebny jest kawałek. Widzicie to wszystkie przepisy, jakie mamy tutaj do wyboru. A jak ja mogę to wyrzucić? A, okej. Okay. Co się stało? A, bo jak mamy tą wadę, że jak używamy tego skupionego wzroku, to wtedy robi się coś takiego. Dobra, mamy tu jeszcze rąb. O jest, kawałek miękkiego drewna. Dobra, udało się porąbać to na mniejsze kawałki. A chociaż tyle, dobrze. Skąd ja wezmę... Aha, to jeszcze jeden kamień. To jeszcze rozpałkę tylko musimy poszukać i będziemy ustawieni. Niestety w grze jest pełno błędów i kiedy zbierałem materiały, to... Zrobił się taki myk, że mi się zrobił błąd i wyszła mi gra do pulpitu, pojawił się komunikat błędu, żeby wysłać raport z tego programu, który generuje raporty błędów w Unrealu i musiałem uruchomić ponownie grę i ponowne uruchomienie gry skasowało nasze postępy w zbieraniu materiału do tego ogniska wielkiego, także muszę robić wszystko od nowa. Trochę słabo, ale jak widzicie... Pomału nadrabiam straty. Okej, okay, zostało już tam tylko ostatni pyk. Gotowe. Możemy zapisać? O, proszę bardzo. Dobra, dorzućmy paliwa, tak jak sobie życzą. I rozpal. Wygląda na to, że przy tym ognisku możemy zapisywać grę teraz. Patrzcie, jaka tutaj wiśnia rośnie. Swoją drogą, ciekawe, że o tej porze roku jest pełna kwiatów.
czekaj na kontakt. Jeden dzień i 24 godziny, patrzcie. Czyli dwa dni musimy czekać na kontakt tutaj. Wygląda na to, że nie pozostaje nic innego niż postać popatrzeć, co się stanie. Na razie będę kończyć w takim razie odcinek. Zobaczymy w następnym, co się wydarzy, jakie ciekawe rzeczy jeszcze nas tutaj czekają i przygody. A na razie bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie koniecznie łapkę w górę, komentarze dla statystyki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.